Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a dziś będzie bardzo kulturalnie i bardzo sąsiedzko, bo ze mną w studiu Olga Szelc z Firleja Ośrodka Działań Artystycznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Skończyło się lato, ale ciągle działacie i ciągle artystycznie tworzycie, zapraszacie i sąsiadów, i tych sąsiadów nie tylko zza ściany, ale i z zagranicy do siebie. A tak, to prawda. Rzeczywiście w Firleju bardzo wiele się dzieje i bardzo wiele się działo także w lecie. Były spacery z kawiarnią i kawą. Prowadziliśmy mieszkańców w różne ciekawe zakątki Wrocławia. Były oczywiście warsztaty kolażu, były warsztaty horoskop komiksowy, były historie osiedlowe, czyli spotkania z ludźmi, którzy na osiedlach tworzą bardzo ciekawe rzeczy, są aktywni, między innymi z Adą Klimaszewską i projektem Psie Polanki, Herstoria z Psiego Pola, ale także z paniami z Przedmieścia Oławskiego i albumem, który został wydany przez mieszkańców osiedla z ich fotografiami, z wspomnieniami i z aktywistkami ze Społecznej Rady Parku Grabiszyńskiego, które przygotowały wspaniały album Park Grabiszyński – Miejska Puszcza. Mam nadzieję, że będziemy też te spotkania kontynuować. Także bardzo wiele się działo w Firleju, także w lecie. Integrujecie te... tych mieszkańców różnych osiedli, bo Psie Pole, Grabiszyn, Grabiszynek. To też, natomiast rzeczywiście Firlej leży na takim skrzyżowaniu i dosłownie i w przenośni, bo leży na styku trzech osiedli, czyli Przedmieścia Świdnickiego, Powstańców Śląskich i Starego Miasta. Jest naszą rolą i jest naszą ambicją, żeby integrować tę społeczność, żeby zapraszać mieszkańców, żeby zachęcać ich do aktywności. Myślę, że to się udaje. Ale też te aktywności, które robicie Państwo, to są takie aktywności na zasadzie współpracy. Tam nie ma ja decyduję o tym, bo rozmawiałyśmy przed chwilą o tym, że macie różnego rodzaju spotkania, konkursy. Zanim weszłyśmy do studia, rozmawiałyśmy o tym, że błękitne zarządzanie jest. A... Tak, można tak powiedzieć. Rzeczywiście mamy też taką ambicję, żeby to były działania włączające i takim działaniem jest realizowany właśnie projekt Firlej w kontakcie. Projekt dofinansowany w ramach, realizowany w ramach projektu Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne. Polegało to na tym, że najpierw przeprowadziliśmy diagnozę, spytaliśmy mieszkańców, pytaliśmy ich na różne sposoby, w ankiecie internetowej, także bezpośrednio, czego oczekują od Firleja i kawiarni sąsiedzkiej, co chcieliby robić, jak nas kojarzą. Były to też dla nas pytania trudne, co się udało, co się nie udało, co moglibyśmy robić lepiej. I powstała diagnoza, którą można oczywiście na naszej stronie internetowej przeczytać. A my z niej oczywiście wyciągamy wnioski. Na tej podstawie rozpisaliśmy konkurs na inicjatywy lokalne, czyli to mieszkańcy mieli wymyślić, co chcieliby robić w Firleju i w kawiarni sąsiedzkiej. Zgłosiło się kilkanaście osób, kilkanaście było takich pomysłów. No i tutaj był konkurs. Co ciekawe, nie polegało to na tym, że zebrało się wysokie jury i zadecydowało, ale to sami inicjatorzy przyszli na takie spotkania warsztatowe, przedstawiali sobie nawzajem te koncepcje, te pomysły i nawzajem o tym rozmawiali, a potem wspólnie, także z ekspertami z Narodowego Centrum Kultury i pracownikami Firleja, wybrali te, które ich zdaniem są najlepsze, najciekawsze, najbardziej włączające i tym sposobem takie trzy projekty właśnie są realizowane. Pierwszy to Odkryj świat muzyki elektronicznej, połączony z warsztatami skreczowania pana Piotra Mulawki, połączony z warsztatami skreczowania. Bardzo to było ciekawe. A przyznam, kreczowanie, co to jest? To jest takie, ja nie jestem specjalistką od tego, ale granie... Takie miksowanie, tak, miksowanie. Prowadził to DJ, nawet tam zajrzałam zrobić parę zdjęć, bo to było bardzo ciekawe, nigdy się z tym nie spotkałam. Była giełda muzyki elektronicznej, spotkanie też właśnie z panem Piotrem Mulawką i też jego DJ set. Jest w trakcie projekt pani Heleny Mieszkowskiej, Sąsiedzkie Kino i tutaj znowu takie działanie włączające, bo to sąsiedzi, to mieszkańcy, ci, którzy przyjdą na seanse, mogli wybrać z puli pewnej, jakie filmy chcieliby zobaczyć. I wybrali takie cztery tytuły.
Przed nami jeszcze dwa seanse, one w każdy piątek o 21:00 przed Firlejem, kino plenerowe, sąsiedzkie. To jest naprawdę cudowne, bo przychodzą osoby, które chcą zobaczyć film, ale też na przykład przechodzą osoby, które wracają z zakupów albo ze spaceru i przysiadają, mówią, o jest film, cudownie to obejrzymy. No i ostatni projekt, Dźwięki natury, kolory architektury, czyli projekt muralu, ekomuralu dla Firleja. I tutaj znowu działanie włączające. Zapraszamy bardzo serdecznie młodych ludzi między 14 a 20 rokiem życia do przesyłania do nas koncepcji tego muralu. Nie trzeba umieć rysować, chociaż podobno każdy potrafi, bo może być to koncepcja werbalna jako opis, ale też czyli wizualna. Czyli można napisać, tak. Wydaje mi się, że trzy ptaki, niebieski, żółty, zielony, w wysokości 1,5 metra i o to opisać, nie trzeba tego narysować. Można tak? to opisać, można do nas przesłać do 8 września taką koncepcję muralu i 11 września będą konsultacje tego projektu zwycięskiego z Gosią Kulik, uznaną ilustratorką, autorką powieści graficznych, wielokrotnie nagradzaną, wspaniałą artystką. To jest no, ogromna wartość, że właśnie z nią ta osoba będzie mogła pracować. Będą takie konsultacje tego projektu, który zwycięży w konkursie, ale też zapraszamy teraz 4 września na warsztaty z Gosią Kulik. Można jeszcze się zapisać, Firlej w kontakcie, @gmail.com. Są jeszcze miejsca, bardzo zachęcam. A co to za warsztaty? I one są bezpłatne, tak? Tak, te tak, działania tak, są tak, bezpłatne. Tak, te wszystkie działania są bezpłatne. Tak, warsztaty z Gosią Kulik, warsztaty projektowania właśnie takiego komiksowo-muralowego. Czyli miłośnicy rysunku, jeśli jak chcą rozwinąć swoje tak. jakieś talenty, to mogą pod okiem profesjonalistki tak, to zrobić. Dokładnie. I 17-19 września będzie malowanie muralu. Tutaj nagrodą będzie to, że ten mural znajdzie się właśnie, ktoś swoje dzieło będzie miał na zawsze na ścianie Firleja, ale też będzie mógł malować je razem właśnie z Gosią Kulik. To jest myślę też fajna rzecz, że razem z artystką będzie mógł zwycięzca lub zwyciężczyni tworzyć to dzieło. I 19 września będzie zakończenie i uroczyste otwarcie, odsłonięcie muralu o godzinie 16. Bardzo oczywiście Państwa serdecznie zapraszamy do udziału i do odwiedzania nas w Firleju i w kawiarni sąsiedzkiej. Ale jak leżycie na granicy osiedli, to znaczy, że integrujecie mieszkańców różnych osiedli, kto przychodzi do Firleja? To są, prawdę mówiąc, osoby w bardzo różnym wieku, bo Firlej ma taką specyfikę, że jest w nim kawiarnia sąsiedzka. To jest też wynik poprzedniej edycji Domu Kultury Plus i odpowiedź na potrzeby mieszkańców. I do kawiarni sąsiedzkiej przychodzą osoby w bardzo różnym wieku, są to też seniorzy. I wtedy. A skąd oni są? Z okolicznych osiedli? Z okolicznych osiedli, ale bywa też, że na przykład przyjeżdżają z innych osiedli. Mamy taką panią, która trafiła do nas, bo przeczytała na Facebooku, co się dzieje, o spacerach właśnie z kawiarnią i kawą. I postanowiła, że przyjedzie, że zobaczy, o co chodzi, i od tej pory jest bywalczynią i przyjeżdża z innego osiedla, bo jej się podoba, bo spotkała tu przyjaciół, ma nowych znajomych. No i oczywiście wiadomo, Firlej jest to miejsce, które kojarzy się już od wielu, wielu lat z muzyką, także wieczorami też przed pandemią jeszcze, tak, było bardzo wiele koncertów. W czasie pandemii myślę, że świetnie sobie poradziliśmy robiąc koncerty online. Ostatnio był także koncert w ramach projektu How Far Is Now. I powiem szczerze, że to było wzruszające, bo przyszło mnóstwo ludzi i wszyscy ci ludzie byli tak szczęśliwi, że są na koncercie. Że na żywo. Na tak? żywo, tak, że mogą się spotkać z tą muzyką na żywo, mogą obejrzeć artystów, mogą klaskać, cieszyć się, śpiewać z nimi, tupać nogą, tańczyć. To naprawdę było wspaniałe. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieć wiele okazji. Także jesteśmy otwarci na sąsiadów, a jednocześnie wieczorami też, czy popołudniami dzieje się kultura muzyczna. Ale skoro przeszliście przez tą pandemię, tak przez ten lockdown tak sprawnie, to jesteście gotowi na to, że gdyby coś się wydarzyło, znowu gdyby było to zamknięcie, był lockdown, to Firlej dalej działa? Tak, oczywiście. No, my już jesteśmy nauczeni, przetrenowaliśmy to w czasie pierwszego lockdownu i mamy plan A, B, C, D i tak dalej. Więc tak, na pewno sobie poradzimy.
Prowadzicie również międzynarodowe projekty, bo to jest sąsiedzkość, ale nie tylko ta sąsiedzkość osiedlowa, ale też sąsiedzkość krajowa. Nawet międzynarodowa, powiedziałabym. Tak. To jest program, tutaj mam właśnie świeży, jeszcze dzisiaj chyba pójdzie do drukarni folder programu festiwalu Firleja Sąsiedzi, Sąsiedzi 2021. To jest taki projekt, który promuje polską kulturę, polską muzykę za granicą, właśnie w tej najbliższej naszej okolicy, czyli Ukraina, Czechy, Słowacja, Węgry. Integruje muzyków, artystów, to już się nawiązały, to się dzieje po raz czwarty, nawiązały się przyjaźnie, nawiązały się różne kolaboracje artystyczne i to jest też wspaniałe. I pozwala, myślę, w takiej atmosferze twórczej przełamywać pewne stereotypy, pewne uprzedzenia, zacierać granice, łączyć. No nic nie, muzyka jest językiem międzynarodowym, więc myślę, że świetnie łączy ludzi. Ale co w ramach tego projektu międzynarodowego? Czy są jakieś koncerty, czy możemy gdzieś usłyszeć potem to, czy też będzie szansa odsłuchać później w internecie? Ten akurat projekt zakłada wyjazd za granicę, ale wiem, że jest ogromne zainteresowanie tam, gdzie artyści jadą i będą łączyć się w tych kolaboracjach. Jeszcze dodam, że to jest projekt dofinansowany w ramach programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. To jest program dotacyjny Instytutu Adama Mickiewicza, Kulturalne Pomosty. I te pomosty tutaj są nie bez znaczenia, mosty, łączenie. Już odbył się koncert Mikołaj Trzaska, Balasz Pandi, Peter Wrba, przepraszam, i Mark Tokar w Boskowicach na festiwalu w Czechach. Przed nami we wrześniu Paweł Szamburski i Mark Tokar we Lwowie na Ukrainie. Kuba Więcek i Mark Tokar również we Lwowie będą prowadzić warsztaty mistrzowskie dla studentów konserwatorium. A Kuba Knera i Robert Chmielewski, dyrektor Firleja, będą mieć prelekcje i spotkania dotyczące kultury, muzyki, prowadzenia tego typu projektów. Będzie też mowa oczywiście o tym, co dzieje się w Firleju, także we Lwowie. A następnie wrocławski zespół Błoto Kwartet będzie grał w Budapeszcie i w Bratysławie. Czyli to także promujemy się. Siebie na zewnątrz. Tak, tak? Promujemy siebie. Tak. I wrocławianie, i właśnie polscy artyści. Tak, to promocja polskiej kultury. A co jeśli chodzi o takie działania, które dzieją się cyklicznie? Bo wiem, że robicie i pchlitarki, działacie cały czas tak cyklicznie. To nie jest tylko to, że od koncertu i ups, nie zdążyłam, tylko można przyjść, można zobaczyć na Państwa stronę internetową. Tam dzieją się różne ciekawe rzeczy, z których można korzystać bezpłatnie oczywiście. Bo to tam... Oczywiście. Ja nie będę tutaj jeszcze zdradzać wszystkich tajemnic, ale oczywiście mamy pomysły już na jesień, też koncertowe. Wszystkiego można się dowiedzieć na naszej stronie www.firlej.wroc.pl. Bardzo zachęcam do zaglądania też na Facebooki, bo tam też mamy informacje na bieżąco. Umieścimy tutaj w nagraniu Państwo na dole zobaczą stronę internetową, tak, tak. Także można wejść i sprawdzić, co się dzieje. I skorzystać z oferty i z wydarzeń. Jeśli chodzi o rzeczy, które dzieją się stale, no to oczywiście co miesiąc jest giełda fonograficzna, czyli miejsce, gdzie zbierają się miłośnicy muzyki na winylach, na CD, kasetach. Jeszcze cały czas takiej muzyki się słucha. Zresztą nawet teraz taka moda jest. Nawet moda jest, tak. Jest oczywiście pchlitarg, czyli spotkanie sąsiedzkie, a przy okazji wymiana. Porządki można zrobić w szafie albo znaleźć jakieś ciekawe bibeloty lub też znaleźć sobie ciepły sweter na jesień w szafie sąsiadki, która akurat przyszła na pchlitarg. Też to dzieje się co miesiąc. Oprócz tego są warsztaty kolażu, bardzo twórcze, ciekawe spotkania, które Małgosia Grączewska prowadzi i rzeczywiście powstają niesamowite rzeczy. Już w kawiarni sąsiedzkiej jest cała wystawa tych kolaży. Są warsztaty horoskop komiksowy, bardzo, bardzo ciekawa rzecz, którą prowadzi Joanna Grzelczyk. Przyznam, że właśnie ja sama się przekonałam do komiksu, bo wpadały mi czasem w ręce te powieści graficzne w bibliotece i bywało, że pożyczałam.
Natomiast tutaj się przekonałam tak całościowo, że naprawdę warto. Teraz jak oddam książki do biblioteki, to zapewne sobie poszukam komiksów. Zawsze to jest jakiś temat. Ostatnio tematem była literatura, była też sztuka. To ale bardzo tworzycie na warsztatach komiksy? Tak. Oprócz tego, że Joanna opowiada o tym gatunku literackim, to oczywiście można się też pobawić twórczo. Zapraszamy do Firleja. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, zapraszamy. Moim Państwa gościem była Olga Szelce. Ja żegnam się z Państwem. Do zobaczenia. Zapraszamy na stronę www.firlej.wroc.pl. Tam wszystkie aktualności z tego, co dzieje się w Ośrodku Działań Twórczych Firlej. Do zobaczenia.